Co panowie tutaj prezentujecie? No, prezentujemy nawigacyjny system wspomagania decyzji dla statków morskich. Czyli system, który ma powiedzieć nawigatorowi na mostku statku, jaki manewr powinien wykonać, żeby się nie zderzyć z innymi statkami. Tak w skrócie. Czy to już oznacza, że każdy może być kapitanem, nawigatorem, jeżeli ma taki system? Teoretycznie tak mogłoby być, no ale system nie ma za zadanie zastąpić, a pomóc, dopomóc, wspomóc. Czyli system daje rekomendacje, to jest to, co widzimy przykładowo tutaj tą zieloną strzałką, że należy skręcić w prawo i kurs jest podany, na jaki należy płynąć. Natomiast system nie zastąpi człowieka mimo wszystko. System podpowiada, co zrobić, decyzja należy do człowieka. To rozumiem jest oprogramowanie, które jest autorstwa właśnie tutaj Akademii Morskiej? Czy mówiąc oprogramowanie, to jest troszeczkę uproszczenie, bo tu trzeba spiąć sygnały z różnego rodzaju czujników, które są na statku, między innymi z GPS-u, z radaru, z ZIS, z różnych systemów, które istnieją. Czyli jest to cały system, do tego dokładamy bazę wiedzy i dopiero wtedy to integrujemy i rzeczywiście to, co jest widoczne, czyli ten interfejs, no to już jest oprogramowanie, które spina te wszystkie czynniki. Czy to oznacza, że wkrótce możemy się spodziewać statków z autopilotami? Znaczy statków, które same podejmują decyzje i same nawigują, bo o to pewnie chodzi. To jest następny krok. Możemy sobie wyobrazić, że statki porozumiewają się między sobą i te manewry uzgadniają. Takie projekty w tej chwili też robimy. To będzie następny krok, że każdy statek będzie wypracowywał manewr, a potem ze sobą jeszcze będą manewry uzgadniane. Statki będą rozmawiały ze sobą. Czy to dotyczy tylko statków, czy może jakichś takich mniejszych jednostek, nie wiem, jachtów, kutrów rybackich? Znaczy system uwzględnia wszystkie przepisy ruchu drogowego dla wszystkich statków. Kwestia tego, czy są te czujniki i sensory, bo nie na wszystkich statkach są wymagane. Jeżeli one są, podłączamy i od razu system działa. Dzięki temu podróże statkiem będą jeszcze bezpieczniejsze. No na pewno, to jest główna idea, która nam przyświeca, zwiększenie bezpieczeństwa transportu morskiego i śródlądowego. A jakieś inne pożytki, nie wiem, wyobrażam sobie na przykład ekologiczne, jeżeli optymalną można prędkość dobrać dla danego manewru, to zużywamy mniej paliwa. No cieszę się, że pan to poruszy, bo nie powiedziałem o tym rzeczywiście. Jest tutaj kilka algorytmów optymalizacji, możemy wybrać, który chcemy. Domyślny jest ten właśnie czas optymalny, czyli ten, który skraca podróż na ile to się da. Projekt już jest gdzieś działający, czy to na razie jest projekt, który prezentujecie i się rozwija? Projekt badawczy się zakończył, zakończyły się testy. Jesteśmy w tej chwili na etapie komercjalizacji, to znaczy tworzenia już produktu komercyjnie gotowego. Myślę, że w tym roku będzie już sprzedaży. Czyli można powiedzieć, zapraszamy tutaj wszystkich chętnych, którzy takiego produktu potrzebują, a życzymy ich jak najwięcej. Mam nadzieję, że targi CeBIT w tym pomogą. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapraszamy wszystkich armatorów, wszystkich właścicieli statków, którzy będą zainteresowani. Dziękuję.